Cześć wszystkim. Na początek chciałbym bardzo to wiedzieć. Kto z was zna rozwinięcie wszystkich trzech skrótów? Ręka do góry, proszę. Come on! Nie znaczy tego może, bo tego to się rzadko może używa. Same origin policy, tak? Te dwa skróty. Rafał Pocztarski nie podnosi, no. Podnieś rękę. Kto zna? A co teraz poczuł? Wow, to ja się boję, jak będę mówił o tym. To dobra. Na początek. Same origin policy. Masz fluxa włączonego? Chyba tak, ale czujne oko, to jest montażysty jednak. Operatora, montażysty, reżyser. Teraz lepiej? Dobra. Na początek mam wspomnienie. Origin to jest protokół, domena i port. Tak się wystarczy, że zmienimy tylko jeden z tych trzech czynników i to już będzie inny origin. Częsty przypadek jest, że na przykład odpalamy sobie serwer webpacka lokalnie na porcie 3000 i lokalnie szanu polem na nasz backend na porcie 3001 i już te requesty są cross-originowe. Chyba, że korzystamy z IE, wtedy nie. IE po prostu chłopaki z Microsoftu uznali, że nie bierzemy portu do definicji origina, niech jednak będzie. Dobrze. Dlaczego to uruchomione w przeglądarce użytkownika na stronie atakującego potencjalnie jest groźne? Gdybyśmy po wykonaniu tego requesta otrzymali to samo, co widział użytkownik po wpisaniu messenger.com w pasek adresu, to jakaś inna strona mogłaby przeczytać jego wiadomości i zrobić z nimi co chce, wysłać cokolwiek. Oczywiście nie można tak zrobić, przeglądarka nie pozwala na to. To jest właśnie jeden z aspektów Same Origin Policy. I można byłoby dojść do takiego naiwnego wniosku, że Same Origin Policy zabrania robić requesty cross-originowe pomiędzy originami. Jest to oczywiście nieprawda, bo każdy z nas, albo większość miała przyjemność, nieprzyjemność zaciągania jQuery z CDN-a. Inna domena działało, jeszcze jak. Więc nasza definicja jest ewidentnie trochę niedokładna. Postaram się ją doprecyzować. Same Origin Policy nie pozwala na czytanie danych pomiędzy originami, natomiast pozwala na zagnieżdżanie, jak to w przypadku jQuery, i pisanie danych pomiędzy originami. Więc zgodnie z tą definicją taki request do publicznego API po jakieś randomowe imię nie powinien przejść. I tak się dzieje, sprawdziłem to na IE8 na Windows XP. Faktycznie postawiłem sobie maszynę wirtualną. Przyjemność naprawdę ten dźwięk usłyszeć, jak się wyrywamy Windows XP. I można zobaczyć ciekawą rzecz. Już w tym miejscu request nie przeszedł, przed wysłaniem go. Więc jest to trochę odmienne zachowanie od tego, które mamy dzisiaj w przeglądarkach. No ale tak. Przez wiele lat deweloperzy nadal uderzali do publicznych API. Na przykład po randomowej imiona, albo do map Google. W takim razie, jeżeli nie mogli robić cross-originowych requestów za pomocą XML request, to jak to robili? No i właśnie do tego, jak obejść Same Origin Policy. Takim najbardziej oczywistym stosowaniem jest po prostu skorzystanie z serwera proxy, czyli najpierw robimy request same originowy do naszego serwera i ten serwer faktycznie już robi request do docelowego serwera pod innym originem. Nie jest to niebezpieczne, ponieważ ten request nie jest już odpalany w przeglądarce, tak? On jest odpalany na serwerze i nie ma uprawnień użytkownika. Innym takim bardzo sprytnym sposobem, przyznam, że dowiedziałem się dopiero, czym faktycznie jest JSONP parę lat po tym, jak faktycznie go używałem. I JSONP to jest taka fajna technika robienia requestów cross-originowych, może nie fajna. Nie korzystamy z tego obiektu XML HTTP request, tylko appendujemy do body tag script z atrybutem source równym naszemu requestowi i z takim dodatkowym parametrem, który zwyczajowo się nazywał callback. I do tego parametru przypisujemy nazwę naszego handlera, odpowiedzi, która przyjdzie z serwera. No i serwer faktycznie wywołuje tą funkcję w tym skrypcie z właściwym payloadem. No i
tak naprawdę nie łamie to same origin policy, bo my nadal nie możemy przeczytać tego, co jest w tym tagu script. Nie możemy sobie wejść za pomocą jakiegoś query selectora i tak dalej. I serwer świadomie pozwala innemu originowi na przeczytanie danych, które zawiera. Tak więc jak kiedyś robiło się zapytania AJAXowe, jQuery tam się dawało metod, czy type JSP, to on pod spodem robił dokładnie to. No i takim najbardziej znanym i oczywistym teraz może sposobem obchodzenia same origin policy jest są coursey, kojarzone właśnie z tym nieszczęsnym błędem no access control allow origin header is present. Tak więc na pewnych płaszczyźnie jest on bardzo podobny do tego, co robi JSONP, czyli serwer też świadomie bierze udział w tym udostępnieniu swoich danych klientowi na innym originie i to dzieje się poprzez właśnie ten header access control allow origin, który żeby klient na innym originie mógł odczytać faktycznie odpowiedź, musi być albo równy originowi tego klienta, albo musi być na nim wpisana gwiazdka, którą stosuje się. Może mieć do tego dostęp. No i coursey są bardzo potężne, tak powiem, bo pozwalają nam na dużo więcej niż pozwalał serwer proxy czy JSONP. Requesty w obrębie coursey dzielą się na simple requests, to te, które przedtem były możliwe do zrobienia cross-originową, nawet bez obiektu XML HTTP request, nawet w takim IE8. Tak mogliśmy je robić z pomocą tagu image, który robi get requesty i forum, tak, które mogą robić posty. No i jeszcze do tych definicji simple requestów wchodzą wszystkie kombinacje nagłówków, które może mogliśmy wyspecyfikować na tych tagach, tak? Czyli content type z paroma ograniczonymi wartościami. No i jest drugi rodzaj requestów, to są wszystkie pozostałe preflighted requests, to są te, które nie były faktycznie możliwe przedtem do zrobienia. Takim najczęstszym, kiedy właśnie deweloperzy spotykają się z tym preflightem, jest kiedy chcemy wysłać payload w JSONie do serwera pod innym originem i ustawiamy nagłówek content type application JSON. Nie było to możliwe wcześniej zrobienie takiego requesta cross-originowo z przeglądarki. Dlatego, żeby zachować kompatybilność wsteczną, taki request jest poprzedzony preflightem. Preflight to jest request, który idzie przed faktycznym requestem zainicjowanym przez przeglądarkę. Czyli zanim pójdzie następny faktyczny post z payloadem w JSONie, pójdzie request typu options od przeglądarki i on oczekuje, oprócz tego, że nagłówek access control allow origin będzie odpowiednio ustawiony, oczekuje również, żeby ten nagłówek był dozwolony. No i tutaj taka ściągawka, to jest to, co mniej więcej powiedziałem. Nie wiem dlaczego, bo odniosłem takie wrażenie kiedyś, że deweloperzy boją się coursów. Jakoś tak, takie negatywne emocje to mi wzbudza, a tak naprawdę to jest praktycznie wszystko, co trzeba wiedzieć, żeby żyć dobrze z coursami. Czyli po prostu na każdym requestie, który chcemy, żeby odpowiedź na niego była dostępna do odczytania cross originowo, umieszczamy ten nagłówek access control allow origin z odpowiednią wartością. No i jeżeli wspieramy te bardziej skomplikowane requesty, na przykład posty z payloadem JSONowym, to chcemy jeszcze wyspecyfikować, że pozwalamy na posty z content type. No i dodatkowo możemy powiedzieć, czy zezwalamy na autentykację ciasteczkami cross-originowo. Dobra. To mniej więcej tyle, jeżeli chodzi o obchodzenie tego, jak możemy czytać dane pomiędzy originami. Coursey dają nam ogromną dowolność. Ale bardzo ciekawe rzeczy się dzieją, gdy przyjrzymy się temu, że same origin policy pozwala na zagnieżdżanie i czytanie danych. Tak. Writing to zapisywanie. Masz rację. Dobrze, przepraszam. Literka po prostu. Pomyliłem się. Tak, i właśnie na tym zapisywaniu
bazuje atak zwany Cross-Site Request Forgery, czyli CSRF. Jeżeli o nim nie słyszeliście, to słuchajcie uważnie. Okej, to teraz potrzebuję kogoś, kto mi potrzeba mikrofon, będę programował. Faktycznie. Wcześniej zaklepam. Tak. Siedzi Bartku. Spoko. Wcisz czy nie? Tak, wszystko widzę. Dzięki, sobie odpalmy tutaj. Okej. No i taką prostą aplikację, gdzie możemy się zalogować. Spodaję jeszcze sobie DevTools, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje pod spodem. Tak, Favicona nie może załadować. Network jest tutaj, muszę go szukać. Spoko. Więc teraz mogę się zalogować. Zalogujmy się złym hasłem, nie wiem, DD. No i request sfailuje. Tak, mamy złe hasło, tutaj dużo nie musiałem myśleć, dobre hasło to jest admin raz, dwa, trzy. I dostajemy known authoritative information, czyli 203. I w odpowiedzi dostajemy set cookie my session token w nasie secret 123. To jest coś, co nas zautentykuje w kolejnym ekranie. Show secret, uwaga, secret to Warsaw.js. Tak, więc jak się wylogujemy, to znowu przyjdzie w odpowiedzi set cookie, który stawi my session token na coś pustego. Jak odświeżymy stronę, to nie możemy tego zobaczyć. Kod tego jest całkiem prosty. Tak, tutaj widzimy endpoint get secret image, to jest faktycznie to, co jest wpisane w tagu image, w atrybucie source. No i tutaj zwracamy nasz secret tylko wtedy, jeżeli jest ustawione ciasteczko. Możemy się zalogować, czyli jeżeli kredencjale się zgadzają, to dostajemy ciasteczko i możemy się wylogować, czyli po prostu ciasteczko usuwamy. No i może część z was się zdziwi, może nie, ale jeżeli odpalimy sobie totalnie inną aplikację, inną domenę, widzicie a.com, b.com, inne domeny, inne originy, to zaraz nie zobaczymy nic, bo nie jesteśmy zalogowani, ale jak się zalogujemy, cliffhanger. Widzimy sekret. To już jest taka namiastka tego ataku CSRF. Co prawda nieszkodliwa. Widzimy w request headers ciasteczko zostało wysłane. Ciasteczko, które należy do domeny a.com zostało wysłane z domeny b.com. No i nie jest to może zbyt groźny atak, ponieważ ten obrazek jest w stanie zobaczyć tylko osoba, która patrzy na tą otwartą przeglądarkę z tym ciasteczkiem. Czyli tylko w przeglądarce użytkownika można zobaczyć ten obrazek. Tak? Nie można go wysłać, właśnie same origin policy nie pozwala na przeczytanie tego obrazka, co jest w środku żadnych danych. Tak się lepiej słychać, tak się zabiorę. Słyszycie dobrze? Tak. No i super. Tak, więc to, co zdradza tak naprawdę ten obrazek, to że ta strona mogłaby spróbować pobrać ten obrazek i w ten sposób dowiedziałaby się, czy użytkownik jest zalogowany i dzięki temu miałaby informacje do jakichś kolejnych ataków, powiedzmy. Tak, to jest mniej więcej schemat, jeżeli... Już to wchodziło jeszcze? Tak. Ale teraz? Tak. Trzymaj. O, dobra. A.com loguje się i serwer wraca ciasteczko. Ale że to ciasteczko jest dostępne z poziomu przeglądarki i takie jest zachowanie przeglądarki, że załącza ciasteczka z requestami do tej domeny, to ciasteczko jest załączone nawet jeżeli request wyszedł z b.com. No i tak jak powiedziałem, to nie jest groźne, ale to jest tylko zagnieżdżanie. Mamy jeszcze drugą możliwość, zapisywanie. Tak,
tutaj w naszym kodzie zmieniło się tylko to, że zdaliśmy sobie endpoint change password, który właśnie też sprawdza, to jest post i sprawdza, czy mamy ciasteczko ustawione na nasz sekret, który można dostać tylko za pomocą zalogowania się. No i ustawia hasło na nowe hasło. Zobaczmy sobie, jak to pięknie śmiga. Jesteśmy już zalogowani. Wstawiam sobie hasło na inne admin po prostu. Albo jakieś inne. O, wymyślcie hasło, proszę. Warsaw Jazz. Nie wpadłem na to. Warsaw Jazz. Super. No i teraz zostaliśmy wylogowani. Tak, GetSecret mi przeszedł. I możemy się znowu zalogować na admin Warsaw Jazz. Wszystko przeszło, 203. No i weźmy sobie na naszą stronę back.com. Teraz pojawiła się funkcjonalność change password, która jest zaimplementowana w manualny sposób. Naprawdę, nie trzeba dużo dekierów wprowadzić. Po prostu mamy forma. Może najpierw zrobię, co zrobić, a potem opowiem o tym. Czyli po prostu zmienimy hasło. Znowu, non-authoritative information, czyli 203, czyli wszystko przeszło. Zobaczmy, spróbujmy się zalogować. Nasz użytkownik teraz został wylogowany, ale potwierdźmy to. Tak, jest wylogowany, więc teraz spróbujmy się zalogować na hasło, które znamy, warsaw.js. I nie przechodzi, więc jakie jest hasło? O właśnie, może wiecie, jakie jest hasło teraz. Biorąc pod uwagę, że tak jest robiony request, po prostu to jest zwykły form, a tak wygląda endpoint change password. To jest dobra zagadka, nie pomyślałem o nim, że... Dawaj, Piotrek. Undefined. Undefined, dokładnie. Undefined, ponieważ ten parser tutaj ciał JSON-owych, payloadów JSON-owych, jeżeli widzi brak payloadu, to ustawia go na pusty obiekt, więc request body property new password z pustego obiektu będzie undefined. No tak, więc to, co jest w tym ataku bardzo smutne, że jeżeli... Dziękuję. A jeszcze będę jakoś... To, co jest smutne, że jeżeli autentykujecie gdziekolwiek waszej aplikacji użytkownika za pomocą ciasteczek i nie wiecie o tym ataku, to prawdopodobnie można zrobić coś właśnie podobnego w waszej aplikacji, więc jeżeli parę z was teraz się zacznie kręcić nerwowo na krześle, to zakładam, że właśnie tak jest z waszymi aplikacjami. Oby nie, oby nie. Właśnie, no i najważniejsza rzecz. Nie zostaje was tylko z tym, że w ten sposób ten atak wygląda i koniec, tylko dowiemy się, jak się zabezpieczyć przed tym atakiem, no oczywiście. Jak zaufiesz się przed CSRF? No i taką najbardziej oczywistą techniką, czyli nie chcemy pozwolić na requesty pomiędzy originami, to czemu serwer po prostu nie sprawdzi origina i przepuści tylko ten request, który ma ustawiony ten header origin na właściwy. No i zaimplementowałem sobie taki sposób obrony. Tak, tutaj dodałem tylko ten fragment kodu. Mamy nasz właściwy origin, a kąd tylko te requesty chcemy pozwalać. No i może przejdę na chwilę do dokumentacji jeszcze MDN-a. W tej chwili dokumentacja mówi, że ten header jest wysyłany z wszystkimi requestami cross-originowymi i co jest bardzo ważne, z wszystkimi postami, tak? Bo gdyby było tylko wysyłane z requestami cross-originowymi, to w takim razie byłoby nulem albo undefined dla same origin requestów i nie mielibyśmy jak zweryfikować te właściwe requesty tak naprawdę. A skoro jest wysyłane z postem, to kiedy będzie request same originowy, będzie ten nagłówek origin dodany przez przeglądarkę z tym originem, arp.com. Ale widzicie, że to jest, oprócz tego, że filtruje właśnie sobie tylko zapytania post. Jeżeli ktoś nie ma doświadczenia z Expressem, sądzę, że większość ma, ale
Powiem tylko, to jest middleware, tak? To jest taka funkcja, która po prostu odpali się przed każdym requestem w tej kolejności, jak są zdefiniowane tutaj. Więc przed tymi naszymi funkcjami change password, login i tak dalej wykona się to. No i jeżeli nie jest to post, czyli tylko dla postów chcemy wykonywać to, co jest tutaj. No i widzicie, że to są pewne edge case, tak? Pierwszy edge case, no nagłówek Origin wszedł wtedy, kiedy weszły korsy do przeglądarek, tak? To jest jakiś bardzo marginalny procent, typu poniżej 2% ruchu życiowego nie obsługuje korsów. Ale nadal, na tych przeglądarkach ten Origin po prostu nie, ten nagłówek nie zostanie wysłany, więc będzie on undefined, tak? Co jest fajne, że mimo to, że nasza technika obrony, powiedzmy, nie jest wspierana na tych przeglądarkach, to nadal użytkownik nie jest zagrożony, bo po prostu jego request failuje, nawet jeżeli jest dobry, czyli to jest jakby to niewspieranie w dobrą stronę, powiedzmy. No i jeszcze są konteksty, w których Origin jest ustawiony na null, na przykład przy redirectach, i w takiej sytuacji też nie możemy ufać takiemu Originowi, bo mógł on przedtem być innym originem niż ten, na który pozwałem, tak? Więc też chcemy w takim momencie nie pozwolić na przejście requesta. No i nie pozostaje nic innego, jak tylko pokazanie, serwer jest zasortowany, z powrotem mamy nasze hasło. Dziękuję, z powrotem mamy nasze hasło admin raz, dwa, trzy. Jesteśmy zalogowani. No i teraz spróbujemy zmienić hasło. O, to nie przejdzie. Unauthorized. Czyli któryś z tych case'ów zadziałał, podpowiadam, że zadziałał ten. Jest mały problem z tą techniką. Jest to główny powód, dla którego nie jest ona polecana jako najlepsza technika, czy też właściwa technika obrony przed CSRF. Właśnie były różne perypetie związane z tym, kiedy ten nagłówek Origin powinien być wysyłany, kiedy nie. Czy tylko dla requestów właśnie cross-originowych, czy też dla same-originowych w niektórych przypadkach. I tak naprawdę nie mamy pewności, czy nie pojawią się jakieś nowe konteksty, w których ten Origin na przykład będzie ustawiany na null. Tak? Czyli w pewnym sensie polegamy na zachowaniu przeglądarki odnośnie wysyłania tego nagłówka, które może się zmienić, więc musieliśmy wtedy bardzo szybko zareagować i na najnowszych przeglądarkach na przykład coś dopisać. To nie jest zbyt bezpieczne. Takim drugim, albo jeszcze teraz, nie, sorry. Takim drugim sposobem obrony przed CSRF, bardzo, bardzo ciekawym i bardzo prostym w implementacji, są same-side cookies. Zobaczmy sobie, co tam mówi dokumentacja o nich. Same site to jest po prostu atrybut przy ustawianiu cookie. Możemy ustawić na strict lax, teraz nie będę mówił, jaka jest różnica, ale najważniejsza jest jedna rzecz. Same site oznacza dokładnie to, jaka jest nazwa tego atrybutu, czyli te ciasteczka zostaną usłane po prostu tylko w obrębie a.com. Akurat byłem pewien, że będę miał 25 minut na tę prezentację, więc nie zaimplementowałem tych same site cookies. Nie będę robił live codingu, bo to nigdy nie działa. Więc w przypadku same site cookie po prostu tutaj nie byłoby tego. Tak? Nie ma tego, nie ma ciasteczka, nie autentykujemy się, wszystko działa tak, jak miało działać na samym początku. Tylko problem z tym jest taki, i to jest jeszcze większy problem niż z Originem, że w tej chwili wspiera same site cookies ten atrybut 86% ruchu internetowego. Tylko te 14%, ono nie jest niewspierane, tak jak to było z Originem, czyli okej, on jest niewspierane, to po prostu nie będziemy go korzystać z naszej aplikacji. Te 14%, dla tych 14% te ciasteczka zostaną wysłane. Czyli te 14% jest zagrożone tym atakiem, to nie jest coś, co jest pożądane, więc ta technika w tej chwili przez najbliższe paręnaście lat nie będzie mogła być używana samodzielnie. Tak, i... ciężko kontrolować. Tak, no i ci bardziej oswojeni ze CSRF czekali tylko na to, aż pokażę,
CSRF token. Jest to o tyle ciekawa i uważana za najlepszą technikę teraz, bo mówi się na nią dynamiczna technika obrony, bo nie polega właśnie na polityce przeglądarki odnośnie ciasteczek czy też nagłówków, tak? Tylko polega na tym, że my sami wstrzykujemy tak naprawdę do naszego HTML-a token, który jest kryptograficznie bezpieczny i tak dalej. I potem sami załączamy go do naszego requesta, na przykład w Babi, tak? Jeżeli jest to request z payloadem JSON-owym. Nie sądzę, że po tej krótkiej zapowiedzi osoby, które nie miały styczności z CSRF token, zrozumiały cokolwiek, więc pokażę po prostu, jak działa CSRF token, bo akurat to zaimplementowałem. Okej. Zobaczmy, jak to działa na początek. Jesteśmy zalogowani. No i spróbujemy zmienić hasło, niech będzie Warsaw.js jeszcze raz. Przeszło to. Widzimy, został wysłany razem z tym requestem CSRF token. Jak on tam się znalazł, pokażę potem. No i można się już spodziewać, że kiedy inna strona, a jesteśmy teraz zalogowani, to byłoby oszustwo, gdybym teraz wam to pokazał. Ups. Zalogujmy się znowu naszymi nowymi kredensialami. Ups. Super. Teraz jesteśmy zalogowani. I gdy klikniemy change password, oczywiście nie przechodzi to, bo skoro ten token jest, tak jak powiedziałem wcześniej, zagnieżdżony w naszym HTML-u, a Same Origin Policy wyraźnie mówi, że nie pozwala na czytanie danych pomiędzy rzeczami, więc nie jest w stanie przeczytać tego HTML-a ta strona b.com, więc nie ma jak dostać ten token, tak? Przez co, jak go nie ma, to nie jest w stanie go załączyć. Tutaj mam taką naiwną implementację tego CSRF token. Tutaj po prostu jest jakaś zachadka zwana wartość. Ten token powinien być generowany kryptograficznie bezpieczny, czyli duża liczba, prawdziwie losowa, może nie tak, realnie prawdziwie losowa. Nie ma random, no tak. Powinna być unikalna per sesja użytkownika. Tak, no. Jak będziecie mieli tyle, to i tak lepiej niż nic. No i widzicie, że tutaj zmieniło się trochę w naszym serwerze, bo już nie serwuje statycznych plików, tylko serwuje template'y JS-owe, które są trywialne do supportowania w Expressie. Po prostu przeniosłem te pliki HTML-owe do folderu views. Nazwałem je AJS, z rozszerzeniem AJS i już mogę korzystać z AJS-a tutaj. Czyli na przykład mogę sobie ustawić w jakimś tagu meta, gdzie name jest CSRF token, content na zmienną, na parametr, który jest podsyłany faktycznie z... W ogóle nie spytałem, trochę jest późno, żeby o to pytać, ale czy widzicie wszystko na tym ekranie? Dobrze, dla bezpieczeństwa mojego spokoju założę, że widzicie. Więc tak, więc ten token jest tutaj wstrzykiwany, no i potem znowu mamy middleware'a już dużo prostszego, gdzie po prostu porównujemy ten token, który przychodzi w Buddy z tym, który mamy, tak? Oczywiście gdybyście mieli ten token per sesja użytkownika, musielibyście je jakoś trzymać, czy to po prostu w cache serwera, czy to w bazie danych, ale dużo ciekawszym odpowiednikiem tego tokenu, którego specjalnie nie zrobiłem, bo jego implementacja byłaby trochę mniej oczywista, jest token oparty na mechanizmie podobnym do JWT. Czyli teraz ta implementacja tokenu, którą zrobiłem, nazywa się Synchronizer Token Pattern. Chodzi o to, że synchronizujemy właśnie ten token, który mamy na serwerze, z tym, który jest u klienta i one muszą się zgadzać. Czyli nasz serwer musi utrzymać jakiś stan, tak? A na drugą sprawę moglibyśmy trzymać na naszym serwerze jakiś po prostu klucz prywatny,
Tak? Tutaj trochę kryptografii będzie, ale bardzo mało. Jakiś klucz prywatny i tym kluczem prywatnym możemy podpisać na przykład datę, kiedy ten token został wydany. No i teraz, gdy nasza strona z powrotem wyśle ten token, jesteśmy w stanie zweryfikować ten podpis, czy został podpisany za pomocą naszego klucza prywatnego. No i nikt nie może zmienić tej daty, więc tak naprawdę możemy sprawdzić, czy ten token jest ważny tylko po podpisie i dacie. Nie musimy nic trzymać po naszej stronie, tak jak tutaj to sprawdzenie jest trwane, mamy zahardkodowany ten token, ale właśnie w cięższych przypadkach musielibyśmy robić to per rzutkownik, tak? Ale nie mówię tego po to, żebyście teraz przepisali ten kod u siebie na serwery, tylko żeby pokazać wam, na czym polega atak i na czym polega obrona przed nim, a już same narzędzia, biblioteki i jak wasze frameworki wspierają, jest fajne wsparcie w Angularze do CSRF Tokens. Jak wasze frameworki to wspierają, już chciałbym, żebyście zrobili to sami w trosce o waszą edukację, wasze aplikacje, waszą pracę. Więc czy ja mam coś jeszcze do dodania? A, oczywiście. O, już, dzięki. Możesz, Bartku, usiąść. Ja się tu schowam. Dobra. Tak, tutaj jest link do OWASP Open Web Application. Jak chcesz rozwinąć tego skrót? Tak, security, ma sens. Bo to, Open Web Application Security Project. Czyli taka jedna z większych organizacji zajmująca się bezpieczeństwem aplikacji webowych zrobiła taki cheat sheet na GitHubie, taką ściągawkę, gdzie możecie zobaczyć wymienione po kolei różne techniki obrony przed atakiem CSRF, opisane właśnie z ich zaletami i wadami, gdzie właśnie główną polecaną taką podstawową obroną jest token CSRF. No i co, może mamy podsumowanie. Same Origin Policy nie pozwala na czytanie danych pomiędzy originami, ale pozwala na zamierzanie ich, tak jak w przypadku obrazków, i pozwala na zapisywanie danych pomiędzy originami, tak jak w przypadku forum. A, i jeszcze ważna rzecz, skoro mam czas, to się będę. Ważna rzecz, bo to może być trochę mylące, że tutaj ten atakujący korzysta z forma i ktoś mógłby pomyśleć, ok, czyli tylko za pomocą tego forma mogę zrobić ten atak. Nie. Jak skorzystacie z fetcha i będzie to tożsamy request, czyli będzie miał te same nagłówki, czyli żadne w tym wypadku, ustawione przez klienta, to on zachowa się dokładnie tak samo. Prawdopodobnie tak w fetchu nie będziecie mogli przeczytać odpowiedzi. Tak? Mimo że ta odpowiedź jest pusta, to przez to, że nie ma tego nagłówka access control allow origin, nie będziecie mogli przeczytać odpowiedzi, ale ten sam request dokładnie się wykona. Mam pytanie. W sumie powiedziałem to, ale to sprawdzę, jak słuchaliście. Dlaczego tak naprawdę nie mogłem ustawić takiego hasła, jakie chciałem, tylko było ono undefined, jak to Piotrek pięknie zauważył? Pytanie do was. Dlaczego atakujący nie może ustawić sobie jakiegoś chce hasła? Bo to było fajne, taki atak zrobić i ustawić sobie jakieś śmieszne hasło jeszcze. O, proszę bardzo. No to content type się nie zgadza. To musi być JSON-em wysłany, bo ten JSON-a odczytujemy. Mówisz, że musi być wysłane JSON-em. Teraz nie wysyłam JSON-em. I atak... I teraz nie będziesz w stanie odczytać, to jest po prostu... To jest po prostu wysłane, to nie ma formatu JSON. Tam, po tamtej stronie masz... body parser na przykład, tak? I on po prostu już... To dalej będzie undefined, sorry, tego nie ma. Tak, ale chodzi o to, że dlaczego nie mogę zrobić na przykład tej fetcha i w nim ustawić content type JSON i ustawić sobie hasło takie, jakie chcę. Może mogę, nie wiem. Piotrek, możesz, jak znasz odpowiedź. Wydaje mi się.
post z forma idzie content type'em application from data, czy coś tam. Mm-hmm. No i to jest inaczej enkodowane, bo the parser tego nie łyknie i dostaniemy undefineda w middleware'ze w Expressie. A gdybyśmy zdefiniowali ten content type application JSON, to... To był zaawansowany request. Alternatywny, wydaje mi się, jeżeli byśmy zmienili implementację tego po stronie serwera, żebyśmy przyjmowali form data, to moglibyśmy nadpisać to hasło. Dokładnie. Tak więc to, co się stanie teraz, to po prostu gdybym napisał tutaj fetcha z content type application JSON, to najpierw poszedłby preflight request, który by się odbił od serwera, bo nie jest po prostu wspierany taki request. Tak? Nigdzie request typu options nie jest obsługiwany, więc dostałby options 404. Co tam jeszcze z powtórzenia? Dużo wiedzy dzisiaj. No tak, to już Piotr tutaj pięknie podsumował, mamy te simple i non-simple. Te non-simple poprzedzone są właśnie preflight requestem. CSRF to jest taki atak, kiedy... Jezu, muszę tłumaczyć na żywo. Przecież ja to wiem, też muszę to tłumaczyć. Cross-site. Słucham? Cross-site forge. Tak, chciałem przetłumaczyć tą część, ale po prostu jeżeli jedna strona... Zła strona. Tak, spadł mi notes z pytaniami dla was. Jeżeli jedna strona robi request do innej i ten request jest modyfikujący, tak jak w przypadku tego naszego change password. No bo tak naprawdę ciężko nazwać atakiem to, co powiedzieliśmy o tym obrazku, bo to był request, gdzie stan w ogóle się nie zmienił, tak? Więc jakby świat płynie dalej. Tak. No i obrona, możemy sprawdzać origin, ale może być to uciążliwe w przyszłości. Same site, jeszcze nie teraz. CSRF tokens są polecane. Czy ja mam jeszcze jakieś pytanie do was? Może dać czas na pytania do ciebie. Tak, będzie to czas. To jest taka obrona, nie? O, to jest dobre pytanie. Czy korsy bronią przed atakiem CSRF? Może jeszcze precyzuję przed tym konkretnym atakiem, żebyście nie musieli myśleć teraz o wszystkich możliwych atakach CSRF. Przed tym konkretnym change password. Czy gdybym tam dał access control allow origin na jakiś inny, to czy przeglądarka mnie przed tym obroniła? Wydaje mi się, że nie, dlatego że był to request podstawowy, ten taki prosty. Mhm. I tam nie są wymagane te nagłówki do tego, aby ten request w ogóle się odbył. Jasne. Czyli nie idzie preflight request? Tak. I z tego powodu nie jest potrzebny korsu do tego, aby coś... I tym samym on nie zabezpieczy, bo i tak to nie będzie miało znaczenia. Dokładnie. Fajnie jest myśleć o korsach jako o czymś, co tutaj zaznaczyłem, tylko rozszerza przedtem możliwe zapytania. Tak? Czyli... Korsy nie zabraniają nam robienia czegokolwiek, tak, nawet jeżeli dostajecie ten błąd, który był tutaj, nawet jeżeli dostaniecie ten błąd, to może się z was się zdziwi, ale ten request on serio się wykonał. Serwery Facebooka zobaczyły, że moja biedna strona z tym originem chciała się dostać tam i one obsłużyły ten request, tylko po prostu zwróciły taki nagłówek. Co więcej, gdybym wykonał ten sam request kurlem, albo postmanem, albo kurde na serwerze, gdziekolwiek, to ten nagłówek mnie nie obchodził kompletnie, bo ten nagłówek obchodzi tylko przeglądarkę. To jest ostatnie moje pytanie do was. Kto nauczył się czegoś nowego dzisiaj? Wow, super, dziękuję bardzo. Koniec. Są jakieś pytania? Tak, mam pytanie. To w zasadzie nie jest pytanie, tylko prośba, żeby nie było, że mam za bardzo nietechniczny tok. A wystawiałam ostatnio publiczne API takie, żeby... O, proszę bardzo.
teraz patrzy lepiej. Wystawiałam ostatnio publiczne API i potrzebna była informacja, czy jak się wyśle do takiego kosowego endpointu requesta przez XMS HTTP request, to czy serwer zwrócić w odpowiedzi na główek set cookie, to czy przeglądarka tego posłucha i czy wyśle się też z powrotem. Tak, to jest właśnie... okazuje się, że zapamięto to ciasteczko i je wyśle, tylko trzeba to eksplicite zaznaczyć, że tego chcemy przez ustawienie w API set credentials bodajże. O! Nie, ale mówię o... O drugim requestie po stronie klienta, tak. Klient potrzebuje eksplicite zaznaczyć, że chce wysłać ciasteczko. Tak, a to jest w ogóle bardzo ciekawe, może odpowiem. To jest w ogóle bardzo ciekawe, dlatego klient musi explicitly to ustawić, bo jakby przeglądarka musi wiedzieć, czy klient oczekuje tych ciasteczek, bo jeżeli klient, była taka tabelka z tym, jakie wartości są dozwolone po stronie klienta i po stronie serwera, ta flaga with credentials jest potrzebna, żeby w wypadku, kiedy nie ma tego nagłówka, mogło to spoilować. Już się pokręciłem. Była taka fajna tabelka, gdybym miał na tym slajdzie, to byłoby prościej. Ale tak, jeżeli chcecie zrobić request cross-originowy z ciasteczkami, to nie tylko to musi być po stronie serwera, ale też XML ISP request, czy też fetch muszą explicitly powiedzieć, że wy chcecie, żeby te ciasteczka tam były. Tyle. Jeszcze jakieś pytania może? Jeszcze pozwolę na jedno pytanie i kończę. Już się nie mogę doczekać. Cześć, czy domena a.com jest na sprzedaż? U ciebie w Polsce. Nie wiem. To nie są rzeczy. Ja ci nie mogę sprzedać. Tak, to będzie nudna odpowiedź, bo żaden żart mi nie przychodzi do głowy. Powtórzę dla streamujących. To będzie nudna odpowiedź, bo żaden żart nie przychodzi mi do głowy. Jeżeli chcecie na Linuxie w bardzo prosty sposób będzie zrobić taki alias, to jest na etc/host. I możecie coś sobie zaliasować po prostu jakąś domenę na IPIC. Po prostu to są wirtualne interfejsy sieciowe, które sobie stworzyłem też jedną komendą w Linuxie. No więc w ten sposób możecie zdobyć taką drugą domenę, tylko lokalnie na prezentację. Miałem w ogóle pomysł, ale puściłem go, żeby zrobić klona strony Warsaw.js i na niej pokazywać te wszystkie ataki. I Piotrkowie by tak, co on robi? Atakuje... tak, ale no... niestety sobie odpuściłem, więc... dziękuję.